Witajcie, witajcie. Dzisiaj chciałam Wam przedstawić żel. Tak jak robiliśmy żel IF, to teraz będziemy robić żel PW na bazie tego koncentratu, który ostatnio robiłam dla Was. I to jest żel, podobnie będzie działał właśnie jak żel IF. Będzie służył do zabezpieczenia ran w drzewach na przykład, czy też kiedy będzie taka zaraza ziemniaczana łodygowa. Tamten żel bardzo dobrze się spisał, a ten też myślę nie będzie gorszy. I dzisiaj chciałam tak krótko Wam pokazać, jak go zrobić. Chciałam też przypomnieć, że do tego żelu też musi być używana deszczówka, ponieważ ten żel będzie skuteczny tylko kiedy ta ciecz użyta będzie poniżej 7 pH. Może być też woda destylowana. Skrót PW pochodzi od tego składnika w tym koncentracie. Jest to propionian wapnia. Jest on grzybobójczy i służy też jako konserwant w żywności. I tak ja tam już mówiłam na temat jego właściwości w filmiku, na temat oprysku PW. Także możecie sobie do tego filmiku tam wrócić i dokładnie obejrzeć. Tylko wspomnę, że propionian wapnia jest uznawany za bardzo bezpieczny. Jest to naturalnie występujący kwas tłuszczowy produkowany przez nasze bakterie jelitowe. I ten kwas propionowy i te jego pochodne sole mogą naturalnie występować w niektórych produktach fermentowanych. Także no, to jest bardzo bezpieczne i można go zaliczyć do właśnie oprysków czy środków ekologicznych. Dla przypomnienia tutaj Wam wyświetlę taką tabelę. Jest to publikacja grupy amerykańskich naukowców i oni tam właśnie badali wpływ tego związku chemicznego na niektóre kultury roślinnych patogenów i w tym też właśnie na zarazę ziemniaczaną. Tam jest podkreślone właśnie, to jest Phytophthora infestans. Zauważcie, że po użyciu propionianu wapnia no, tam zero występuje tej zarazy, czyli zlikwidowana zupełnie. Tutaj sobie w domu przygotowałam już krochmal. On będzie troszeczkę zmieniony przepis. Ja tam na koniec filmu dam właśnie filmik, jak zrobić ten krochmal do żelu. Tam będą trochę proporcje zmienione, ale ja to tak samo jak przy żelu IF tam wszystko napisałam. I musi on być wystudzony. No, też ma taką właśnie konsystencję, która nie będzie nam spływać z łodyg. Trochę się chłodno zrobiło, więc on trochę mi zgęstniał, ale to nie szkodzi. I w przepisie jest, że na litr wody mamy dać od 10 do 20 ml tego koncentratu. Z tym, że jeżeli nawet zwiększymy go, to tam Pomodoro podaje, że nie będzie to szkodliwe dla roślin, tylko po prostu nawet jeszcze będzie lepiej zabezpieczać. Jako nawóz dolistny, wapniowy, to tam nawet jest 38 ml na litr tego koncentratu, więc ja użyję tą proporcję, tak jak do oprysku, 20 ml na litr, więc do tego, ponieważ tu mam pół litra, dam 10 ml koncentratu. Nie wzięłam strzykawki, ale to jest taka podziałka i tutaj jest 20 ml, więc ja sobie tak dam no, do połowy tego. No ale właśnie akurat tutaj to nie jest takie bardzo istotne. No nie wiem, czy to widać. No, przechylam do obiektywu. Uwierzcie na słowo, że tutaj jest 10 ml. A jak nawet tam troszeczkę będzie więcej, to akurat właśnie nie jest takie ważne w tym. No, teraz nawet troszkę się ten krochmal rozrzedzi. Ja go dobrze wymieszam. Dobrze właśnie to też blenderem, szczerze mówiąc, zrobisz. Tylko na działce nie mam tutaj prądu i blendera. Ale ja sobie to tak już poza kadrem wymieszam dobrze. No, już to wymieszałam. To jest bezbarwne, bezzapachowe praktycznie i pójdę posmarować właśnie zmiany na łodygach pomidorów.
Co prawda ten żel IF bardzo dobrze się sprawdza, ale chciałam Wam też ten przedstawić przepis. Tam na grupie właśnie jedna z uczestniczek tak drzewo uratowała, które było obdarte z kory, że smarowała tym żelem PW na zmianę z żelem IF. I drzewo pięknie się pokryło, zabliźniło. No, i ja też jakieś tam nowe zmiany, chociaż nie widzę nowych zmian, szczerze mówiąc, na tych pomidorach po żelu IF. Ale jak tam coś zobaczę, to sobie właśnie tym posmaruję. Także tyle, idę smarować. Posmaruję tą zmianę tak testowo. No, on jest taki przezroczysty, ale... Oj, przytrzymał. Troszkę może za gęsty mi wyszedł, ale słuchajcie, to naprawdę można dolać wody. Nie przejmować się w ogóle tym. Musicie sami tak konsystencję sobie dobrać, jak Wam będzie wygodnie. Tylko pamiętać, żeby właśnie tą wodę deszczową dolewać, bo to jest ważne pH. I najlepiej to chyba sobie kupić jakiś dobry kwasomierz, pH-metr, tak to się mówi. I mierzyć te wszystkie roztwory. Ja właśnie tak zrobię. O, tak pokryłam to całe równomiernie. Tamten żel widoczny bardziej jest. Widać, gdzie się smaruje. Ten jest taki przeźroczysty, więc... No, ale też pokrył bardzo ładnie taką równomierną warstwą. Tutaj jest ten ślad, gdzie próbowałam, czy roślina żyje po tym żelu IF. No i nadal jest zielone ładnie. Widać, że żyje, że nie rozprzestrzenia się to dalej. Naprawdę bardzo jestem zadowolona z tych żeli. Bo zaraza łodygowa to jest trudna rzecz do opanowania. Ja Wam powiem, jak już wejdzie, to no, to już będzie szła. Także teraz przejrzę sobie krzaki jeszcze, gdzie zauważę to zmiany, to posmaruję. Jeszcze tam przejdę. Nie widzę, że tu jest. O, tu może. Chociaż nie była smarowana, ale... I mimo jakichś ulewnych deszczy, ja widzę, że ten żel jakby tam utrzymuje się bardzo długo i ta granica tej choroby się nie rozprzestrzenia dalej na łodygę. Tak jakby te wszystkie zarodniki są tam zamknięte pod tym żelem i unicestwione. Można też na przykład tutaj, pokaż, jak są na przykład takie rany, to już są zagojone, ale jak na przykład jakiś duży liść ułamiemy, czy tam utniemy, albo nam pęknie grono, czy łodyga. Może o, pójdziemy tam, pokażę. O, o tutaj. O, tutaj na przykład możemy tą ranę zabezpieczyć, bo widać, że pękło tutaj coś i na pewno łatwiejsza jest droga patogenów przez taką ranę, to właśnie możemy takim żelem sobie to zabezpieczyć od razu. Tak samo przy innych roślinach, to nie tylko przy pomidorach, przy jakichś drzewkach, przy krzewach, przy wszystkich jakichś tego typu ranach ten żel i ten drugi IF bardzo są zalecane. No to będzie tyle, kochani, na ten temat. Cieszę się, że się mogłam tym podzielić z Wami i do zobaczenia. Najpierw zrobimy krochmal. Do tego krochmalu będą nam potrzebne dwie szklanki wody, 250 ml. Raz. I druga szklanka. Z tym, że tej nie wlewamy całej, tylko pół. W drugiej połowie rozrobimy mąkę ziemniaczaną. Tutaj już nam się gotuje woda, a w tej części
rozrobimy sobie jedną pełną łyżeczkę mąki ziemniaczanej. Tu mam mąkę ziemniaczaną, jedną pełną łyżeczkę rozrabiamy w tej wodzie zimnej. Czekamy, aż się zagotuje tamto. Kiedy woda już nam się zaczyna gotować, tutaj to mieszamy dokładnie, żeby tam żadnego nie było osadu. Tak jak kisiel się robi, nie? To nic trudnego. I wlewamy na ten wrzątek, mieszając. I tak z minutkę się to ma zagotować. Ja pierwszy raz, jak czytałam ten cały opis, to wydawało mi się to skomplikowane. Ale jak się okazało, to jest dziecinnie proste w zrobieniu. A efekt naprawdę tych oprysków później jest super. No, robi nam się taki rzadki kisielek. Już można go wyłączyć i wystudzić. Do oprysków dodajemy wystudzony już ten kisiel, krochmal.